Jak zacząć biegać? Jak nie odpuścić? Jak wrócić po przerwie? Jak się nie zniechęcać? Jak się motywować? Jak podtrzymać tę chęć i motywację? Jak? 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 Pytań rozpoczynających dzisiaj dużo, jednak odpowiedzi na te wszystkie pytania połączymy sobie w jeden rdzeń pracy z nastawieniem, czyli z naszym mentalem. I pogadamy sobie w tym odcinku o tym, jak nie polegać na czymś, co nie działa, czyli na motywacji. Hmm. No i wsadzimy między bajki, to hasełko wystarczy chcieć. Do tego, moje drogie, przełkniemy sobie kilka gorzkich pigułek i weźmiemy na klatę kilka lep kontrolnych, bo wiecie, ja lubię to określenie. Do których warto sobie wracać, kiedy to nasze chcenie zamienia się jednak w to, że raczej ci się nie chce. I do tego ja później jeszcze będę wracać, ale ja też mam takie momenty. Też mam momenty, że mi się nie chce, też mam momenty, że muszę sobie przypominać swoje własne dlaczego, że muszę sobie przypominać swoje własne wartości, swoje własne zasady że muszę ze sobą odbyć szczerą rozmowę i dać w sobie właśnie te lepy kontrolne po to, żeby się odsucić i zmobilizować do wysiłku, do zrobienia czegoś trudnego. I o tej łatwości i wygodzie też, też dzisiaj będzie. I tak, pewnie ponownie w tym odcinku będę Wam dawać jakieś swoje przykłady, jednak postaram się, żeby nie było tego, tego dużo. No bo, ojej, no zaskoczenie, no też już powiedziałam, że tak mam. Też jestem człowiekiem, też mi się nie chce, też marudzę, też muszę trzymać swoje chce na krótkiej smyczy, przytulać się z pokorą e, i jednocześnie chować swoje ego do kieszeni, o którym też się ostatnio dosyć sporo nagadałam. E, I to wszystko mam mimo tego, że naprawdę z całą mocą, jaką tylko mam, i szczerością, na którą mogę się zdobyć, mogę Wam powiedzieć, że ruch jest jedną z ważniejszych rzeczy w moim życiu. Jest taką rzeczą, na której mi bardzo zależy, którą lubię robić, lubię się męczyć, nie mam problemów z konsekwencją i raczej ja byłam z tych osób, które musiały nauczyć się mówić sobie: wystarczy, a nie zrób więcej. I mimo tego ja wciąż mam momenty, że naprawdę mi się nie chce, że naprawdę, ojoju, ja naprawdę e, marudzę. E, I dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak. Właśnie pracować z naszym nastawieniem, z naszą psychiką, e, po to, żeby się z takich momentów wyprowadzać i żeby wziąć tą swoją sprawczość i decyzyjność w ręce i ruszyć swoje własne cztery litery. O tym wszystkim dzisiaj, ale zanim dalsza część, to jak zwykle, pozwólcie, że się przedstawię. Także, cześć, dzień dobry, z synem Monika, czyli głos główny podcastu Głodna Głowa, w której uczymy się odzyskiwać swoją wolność w jedzeniu, uczymy się odzyskiwać także wolność, zabawę, beztroskę w ruchu, o którym dzisiaj będzie odcinek, e, oraz uczymy się szanować i podchodzić z większą wyrozumiałością do własnego ciała, i dzięki temu. Ten, dzięki tym trzem rzeczom odzyskiwać bycie w tym życiu, zamiast poświęcanie go kaloriom, odchudzaniu, makroskładnikom, obawom i pielęgnowaniu samokrytycyzmu i poczucia niewystarczalności. Bo na to, co jak co, ale nie warto poświęcać swojego jedynego życia, i mam nadzieję, że podcast Głodna Głowa Wam pomaga obrać stery życia innym życiem. Postaram się, żeby ten odcinek był konkretny, w fajnym tempie, żeby też Was tak, wiecie. Mm... Nastawić tak trochę bojowo, ale mam nadzieję, że bojowo, co do własnych oczekiwań i co do własnych przekonań, które często są takimi choklikami, które blokują tą motywację i tą chęć do, do ruchu. I tak, motywacja jest tutaj też ważnym, ważnym słowem, bo ona nie jest zła i będę Wam chciała dzisiaj w tym odcinku właśnie to pokazać. Natomiast też uważnić to, że ona jest totalnie niewystarczająca i że zdecydowanie za dużo. Na niej polegamy. I że to też nas, nas spala, ale dobra, jakby wychodzę, wychodzę poza moi, mój wstęp, który już był i który już powinnam przejść do tej mięsnej części. I to jeszcze chciałabym zaznaczyć, że, of course, jakby tutaj ja będę mówić o bieganiu, będę mówić pewnie trochę o handstandzie, dlatego, że to są moje treningi i to jest mój głos i mój podcast, więc daję swoje przykłady. Jednak absolutnie pod ten ruch można włożyć każdą inną aktywność. Czy to spacery, czy siłownie, czy zajęcia sportowe, czy zajęcia grupowe, czy rolki, czy deski. Czy nie wiem, no, wszystko. Naprawdę wszystko, absolutnie e, wszystko. I teraz zanim przejdziemy sobie przez poszczególne punkty, e, które sobie wypisałam, bo zrobiłam draft do tego odcinka, po to, żeby jakby spiąć to wszystko, żeby się za bardzo nie rozwlekać, e, to mały disclaimer i to, o czym już zaczęłam mówić, czyli że. Motywacja nie jest zła, i też nie chciałabym, żebyście tego em, ten tytuł, przepraszam, wzięły tak zero jedynkowo i tak dosłownie, bo motywacja jest naprawdę bardzo ważnym, a nawet powiedziałabym, że niezbędnym elementem do ruszenia z miejsca. Natomiast nie jest taka, jaką my ją postrzegamy przez informacje podawane przez e, współczesny świat. I zacznijmy sobie od tego, że mamy motywację zewnętrzną i motywację wewnętrzną, i że każda z nich jest ważna, jednak trzeba wiedzieć, jak one działają największymi mitami motywacji, według mojej skali oczywiście, są przekonania, że motywacja wystarczy, żeby podtrzymać działanie. Że w ogóle ta motywacja jest niezbędna do tego, żeby coś zacząć robić. Że wystarczy bardzo chcieć. Że wygląd jest dobrym celem i jeśli zależy nam na jego poprawie, zmianę, etc., to magiczne świerszcze zaczną nagle tańczyć, a my zmienimy się w biegającego kopciuszka. No, chyba tutaj pomieszałam jakieś bajki, ale wiecie o co mi chodzi. Idąc dalej, że jak się pojawi, to jej płomień nie zgaśnie, jeśli będziemy go podtrzymywać, że z motywacją to będzie łatwo i że z, ta motywacja, przepraszam, uchroni nas przed Uczuciem dyskomfortu przed porażkami i dniami, kiedy my faktycznie wybierzemy to, że nam się nie chce i zostaniemy na tej kanapie w domu. No i tutaj pewnie jeszcze kilka, które mi się pojawiły, które rozwinę podczas omawiania tych, jednak już same słyszycie, że będzie to konkretny odcinek, i tutaj też kolejna uwaga: można się na niego obrazić, można się też na mnie obrazić, albo można go sobie wziąć do głowy i do serduszka i zmierzyć się następnie z własnymi myślami w głowie, z własnymi oczekiwaniami, demonami, chochlikami, przekonaniami, nazwijcie to jak, jak chcecie, po to, żeby wyciągnąć wnioski i żeby popatrzeć na swoje działania, na swoje oczekiwania i na, na to, co my faktycznie jakby robimy z tym ruchem i robimy z własnym życiem, z takiej trochę szerszej perspektywy. Oddalić soczewkę i popatrzeć na siebie z boku. Bo to ważne, naprawdę ważne jest to, żeby się sobie przyglądać i żeby właśnie podawać wątpliwość słuszność naszych schematów zachowań, bo to nam daje bardzo, bardzo wiele wniosków i następnie daje nam też tą chęć i motor napędowy do zmian. A zmiany są dobre, po prostu zmiany są dobre. Więc let's do it, zaczynamy omawiać sobie po kolei. No dobra, to zaczynamy sobie po kolei i też e, uprzedzam, niektóre z nich będę łączyć, e, niektóre będę mawiać pojedynczo, bo po prostu tak będzie lepiej, bo to wszystko jest, sobą tak naprawdę łączy. Mamy wspólny rdzeń i wspólny mianownik. A więc po pierwsze, e, po pierwszym mitem, może tak, jest to, że motywacja wystarczy, żeby podtrzymać działanie i jest niezbędna do tego, żeby w ogóle zacząć. No, nope. no nie, tak to, tak to w ogóle nie działa. I słuchajcie, motywacja jest dobra na start, jak również na rozruch. Jednak warto pamiętać o tym, że motywacja może być często mylona ze zrywem naszego takiego... Toksycznego chcę, które jest bardziej połączone z ego, czy też dnem naczynia samooceny i poczucia własnej wartości, a nie z faktyczną motywacją. Czyli dlaczego, dlaczego użyłam słowa toksycznego chcę? Dlatego, że to chcę może być ucieczką od zmierzenia się z tymi myślami, które są w naszej głowie względem nas samych. I dlatego to połączenie z dnem naczynia samooceny, czy poczucia własnej wartości. Czyli ja mogę tym zrywem, Dążyć do poczucia lepszości, do poczucia siły, do poczucia niebycia sobą, bo ta. Ta wersja mnie, która jest w mojej głowie, mi się po prostu nie podoba. A więc tym zrywem ja chcę sobie coś udowodnić, chcę pokazać to swoją lepszość, siłę, no i właśnie to, to sobie coś udowodnić. I to jest często mylone z motywacją i to nie jest motywacja, to jest zryw i to też trzeba sobie rozróżnić na, na czynniki pierwsze. Do tego motywacja jest taką spryciulą, że... Umacnia się podczas robienia, a więc najpierw my mamy włożyć e, swój wysiłek, a dopiero potem czerpiemy z motywacji korzyści. E, tak naprawdę nie potrzebujesz motywacji, żeby coś robić, żeby zacząć działać w jakimś e, kierunku, żeby wprowadzić jakiś nawyk. Potrzebujesz odwołać się do swojego wewnętrznego chce i zrobić ze sobą umowę, że właśnie wkładasz ten wysiłek dla osiągnięcia celu. Na którym ci zależy. A więc czekanie na to, aż spłynie na nas takie oświecenie, ale ta fala motywacji, jest przeciąganiem tego momentu startu i być może też przyciągamy go dlatego, że nie chcemy robić trudnych rzeczy. Ale o trudnych rzeczach jeszcze później w tym odcinku, jak również już się ukazał odcinek i do niego też, też nawiążę. Jeśli chodzi natomiast o też włożony wysiłek i ten osiągnięty cel, i znowu, co jest tym celem? Czy celem jest regularny ruch, czy celem jest samo rozpoczęcie, czy celem jest robienie jak najlepiej? Na to też trzeba sobie odpowiedzieć i znaleźć swoje, dlaczego tak naprawdę ty się chcesz. Więcej ruszać, albo w ogóle chcesz się ruszać, bo jeśli znowu dążymy tutaj do takiego bycia najlepszą, najlepszym, bo po prostu w naszej głowie dążymy do bycia mistrzynią światową w jakimś ruchu, no to znowu pielęgnujemy wizję, która nas będzie spalać już na starcie, bo będąc w jakiejś sytuacji życiowej, w jakimś miejscu w swoim życiu, My możemy raczej mieć mniejsze niż większe szanse i w ogóle to też trzeba zdać sobie sprawę, że nie wszyscy jakby chcą być mistrzami, natomiast chcą działać i ćwiczyć jak mistrzowie, o, może tak, no to nie wszyscy mamy już możliwość jak jakkolwiek jakby takiego mistrzowskiego rozwinięcia się w ruchu. Ja mając 30 lat, no podejrzewam, że no mogę osiągać jakieś tam swoje cele sylwetkowe, cele właśnie sportowe, cele jakieś challenge'owe, jeśli chodzi o daną aktywność. Natomiast no nie mam już co marzyć o jakimś mistrzostwie juniorów, czy nawet seniorów, dlatego, że po prostu nie zaczęłam tej aktywności mając kilka lat, a mając kilkadziesiąt, jakby nie patrzeć. E, I tutaj znowu wracamy do tego swojego dlaczego i rozłączenia e, tej naszej toksycznej chęci poczucia lepszości i poczucia i poczucia e, siły. I mówię o tym dlatego, że bardzo ważne jest to, że właśnie ten nasz cel sam w sobie i to nasze chce samo w sobie, i to połączenie z naszymi wartościami i zasadami jest nagrodą. Jest nagrodą samą w sobie, bo my nie dostaniemy braw ani świat się nagle nie zatrzyma, żeby zacząć nam gratulować, bo inni ludzie żyją własnymi życiami i celami, a nie naszymi, i ten świat się nie zatrzyma po to, żeby zacząć bić nam brawo, że my jakby regularnie teraz zaczęłyśmy ćwiczyć, albo że nie wiem, przebiegłyśmy swoje pierwsze 10 kilometrów. Dlatego, właśnie dlatego, między innymi oczywiście, warto podtrzymać tą motywację, żeby podtrzymać tą motywację, to warto się doceniać i się chwalić i warto mówić sobie miłe rzeczy, bo mamy się pozytywnie wzmacniać. Tak po prostu, bo w taki sposób działa nasz mózg. A więc autodowalnik i oczekiwania od siebie. Lepszości, i jakby coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, no warto się zastanowić, czy to nam faktycznie pomaga w realizacji naszego celu, czy bardziej jest tym głosem wewnętrznej, wrednej baby, która rzuca nam kłody pod nogi i jest to e, jakaś nitka od autosabotażu, e, który, no jak sabotaż, nie wiemy, co to oznacza, czyli my będziemy. Własnymi działaniami się od tego celu oddalać, zamiast się do niego przybliżać, i to jest związane z tym, co myślimy i jak to wszystko postrzegamy. Numer dwa. Jest chyba moim ulubionym, bo jest to, że wystarczy bardzo chcieć. I słuchajcie, ja się wiele razy w przeszłości, oj, wiele razy, łapałam na tupaniu nogą. E, no, właśnie, jakbym była e, pięcioletnią dziewczynką, który, która bardzo czegoś chce i właśnie jak nie dostaje to tupie nogą. E, też podejrzewałam, że to dlatego, że jednak moją genetycznie dobra, to trochę przodiłam ale moją dominującą kiedyś emocją była po prostu złość. Ja się o wszystko złościłam i byłam wiecznie Przepełniona tą złością względem siebie, przede wszystkim, i wymierzałam sobie przez to kary w stosunku do siebie, i też myliłam złość ze wstydem, ze smutkiem, ze strachem, ale no to, co ja odczuwałam i to, co myślałam, że odczuwam, no to jest złość. I właśnie też przez to, zanim poznałam te emocje, zanim nauczyłam się je czuć, zanim w ogóle dałam sobie pozwolenie, żeby czuć te własne emocje, no to się bardzo, bardzo złościłam. I też uciekałam w myślach do, do, do tego przekonania, że właśnie ja bardzo chcę no ja bardzo chcę. I jak ja sobie dziękuję za to, że nauczyłam się z tym pracować, bo takie stawianie się do pionu i znowu dawanie sobie takiej lepy kontrolnej przy tym chceniu jest bardzo, bardzo ważne. I słuchajcie, no jak mamy to powiedzenie albo te oczekiwania, że no wystarczy bardzo chcieć, no to ja dajmy na to, chcę bardzo polecieć w kosmos. I co z tego? Jak to moje chcenie Doprowadza mnie do tego, żebym ja się w tym kosmosie znalazła. I w jaki sposób bez żadnego wysiłku e, i faktycznego robienia czegoś w tym kierunku, znalazłabym się w tym kosmosie. No dobra, to teraz ja bardzo, 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 bardzo chcę. Styl, co z tego? Co z tego, że ja chcę? No, właśnie absolutnie nic. To po prostu nie wystarczy i tyle. To ta gorzka pigułka, że żeby coś osiągnąć i coś mieć. To najpierw się trzeba narobić. No, no, trzeba się narobić i włożyć wysiłek. I tak działa cały świat. Jakbym miała trochę większą wiedzę, pamiętam, powiedziała, że cały wszechświat, ale no, póki co żyję w tym jednym świecie, na tej jednej planecie, no to tak działa ten świat. I wiecie co? Co jest jeszcze jakby najlepsze, że my, mając, może tak, my często mamy takie podejście co do odżywiania, co do e, ruchu, co do właśnie jakiejś aktywności związanej z naszym ciałem, albo co do wyglądu ciała, to jakieś tam nauki takich rzeczy dla nas oczywistych, e, a natomiast jeśli chodzi o jakieś inne dziedziny życia, to tak nie mamy i nie pielęgnujemy aż tak tej mentalności ofiary e, w pracy, czy w relacjach, czy w mieszkaniu i no tak, praca, ok, żeby Mieć jakiś awans, no to trzeba się narobić, trzeba faktycznie włożyć jakiś wysiłek. Mieszkanie, no też okej, okay. żeby było posprzątane, no to trzeba wziąć i posprzątać, nie? No oczywista, oczywistość. Relacje, żeby mieć relacje oparte na zaufaniu, bezpieczeństwie, no to trzeba te relacje pielęgnować. No to czemu w takim razie my oczekujemy łatwości w odżywianiu czy w ruchu? W nauce tego, skoro dajmy na to matma czy polski w szkole nam szło, e, sz, szły opornie, to czemu tam nie oczekiwałyśmy tej łatwości? A czemu oczekujemy właśnie w odżywianiu czy ruchu? I czy to jest tylko dlatego, że są nam niezbędne do przeżycia, czy że jakoś umiemy je robić? Hm. Well, nie? To jest kolejne pytanie do zastanowienia i kolejna, wydaje mi się, że gorzka, gorzka pigułka. I wszystko też przy tym wątku sprowadza się... Do tego, że no, nie ma nic za darmo, że to się samo nie stanie, że znowu nie spłynie na nas ani ta motywacja, ani nagle taki, taki, taka werwa, taka chęć, taka energia do działania. No nie ma nic za darmo. No, jakbym rozmawiała z, jakby z kimś z moich rodzinnych stron, to bym mogła tutaj powiedzieć: No, za darmo to nawet mordę nikt nie dostaje. <grym> I no to chodzi z dołu o to, że trzeba włożyć wysiłek, i ja mogę bardzo chcieć, ale bez mojego działania. To nic się samo nie wydarzy. No, nic się samo nie wydarzy, więc no lepa kontrolna, gorzka pigułka, przełykamy i bierzemy to na klatę i robimy, żeby mieć jakiś sukces w danym działaniu. Okej, okay, dobra. E, przechodzimy sobie do punktu trzeciego. I moim punktem trzecim jest, 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 i to jest połączenie, że wygląd jest wystarczająco dobrą motywacją i że z motywacją będzie łatwo. Nie polubicie mnie ten punkt, bo wam udowodnię, że. Wygląd nie jest tylko niedziałającą, niedziałającą motywacją, albo raczej niewystarczająco dobrą motywacją, bo to jakoś, jakoś to działa. Ok, że warto z tego korzystać. Natomiast że. Ym, Czepiając się i będąc tak nierozerwalnie połączoną z tą chęcią lepszego wyglądu i tą chęcią jakby zmiany sylwetki, osiągnięcia takiej sylwetki marzeń, taki wiecie, że wszyscy na was patrzą i po prostu mm, chciałabym taką, że pielęgnując tą wizję My tak naprawdę wybieramy autosabotaż, wybieramy wygodę i wybieramy łatwość. Ale o tym za chwilę. Mam nadzieję, że Wam tym tematem zainteresowałam, ale muszę zacząć od początku, a więc przy tym punkcie. Podobnie jak wcześniej, nawet jeśli bardzo czego chcesz, i tak bardzo, 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 bardzo ci zależy, to i tak to nie będzie wystarczającym motorem do tego, żeby coś robić, mimo tego, że Ci się. Nie chcę, a czasami nie będzie ci się chcieć, bo jesteś człowiekiem i to jest po prostu ludzkie. Czy też wtedy, kiedy taki ten chochlik na ramieniu będzie podpowiadać, że a dzisiaj nie, a dzisiaj to może odpuszczę, a dzisiaj to. Wiecie, jakby każda z nas ma jakieś tam te swoje chochliki i jakieś tam myśli podpowiadające do uszka, że może. Dzisiaj, m -m, może dzisiaj nie, może dzisiaj nie. Dam porównanie, żeby. Jakby tutaj mocniej to wybrzmiało i wiecie, że ja lubię pracować na przykładzie, na przykładach, więc okej, okay, motywacja zewnętrzna, czyli ta wyglądowa, ta sylwetkowa, ta związana z ciałem, po prostu z ciałem albo z określonymi cyferkami na wadze, może być użyteczna. I ja nie mówię, że nie. Dlatego, że atrakcyjność jest bardzo ważną ludzką potrzebą. My się chcemy podobać, chcemy być atrakcyjne, chcemy się podobać, um, jakby, osobom też z zewnątrz, chcemy się podobać sobie, chcemy się czuć atrakcyjne, chcemy się czuć dobrze. No jasne, no jasne, że tak, więc to jest użyteczne. I jak coś nam pomaga, to warto z tego skorzystać, no bo czemu by nie? E jednak, tak jak powiedziałam, to jest niewystarczające. I wyobraźcie sobie teraz samochód, który musiałam o to zapytać starego, ale wydaje mi się, że dobrze powiedziałam, e, który ma problem z rozrusznikiem, czyli nie jest w stanie sam odpalić. Tak, przekręcamy kluczyki, tam jest takie kasłanie jakby nidrydy. on nie chce się ruszać. No i żeby on ruszył z tego miejsca, no to trzeba go popchnąć. Tak, jakby trzeba kogoś poprosić o powód, żeby nam pomógł, e, pomógł ruszyć z tego miejsca. I teraz, czy samo to popchnięcie spowoduje, że ten samochód będzie dalej sam jechać? No nie. No nie, no kolejna lepa kontrola. No nie, bo do tego, żeby ten samochód jechał, to trzeba jeszcze benzyny, czyli zasobów. No i też trzeba kierowcy, czyli osoby, która faktycznie będzie tym autem kierować i będzie wkładać jakiś swój effort, jakiś swój wysiłek. I teraz, dlaczego powiedziałam o tej wygodzie i o tej łatwości? Żebyśmy nie robiły, moje drogie, głupot. I ja sama kiedyś te głupoty robiłam. Ja Wam mówiłam o wielu głupotach, które ja w swoim życiu robiłam, natomiast z tą głupotą te byłam sklejona jak, nie wiem, no super glue jakimś. I to też powiedzenie sobie, że kurczę, ja nie jestem głupia, to dlaczego głupie się zachowuję, też mi pomogło do tego, żeby się od tego odkleić, czyli znaleźć coś, co mi faktycznie rozklei to, to połączenie, z którym byłam bardzo, bardzo związana. Bo ja też kiedyś polegałam na tym, że to chcenie poprawy wyglądu, poprawy sylwetki, poprawy własnej atrakcyjności napędzi mnie do robienia czegoś dla siebie trudnego. Że no to przecież, skoro bardzo mi na tym zależy, skoro ja jestem dla siebie okropna, jestem wredną jędzą dla siebie, wredną babą, w lustrze patrzę i po prostu się obrażam i jej jakby nie podoba mi się to, że to zajmuje całe moje dnie. Mój, mój mózg jest przepełniony myślami o tym, jak bardzo nie podoba mi się moje ciało, jak bardzo źle wyglądam, no to to, że to będzie, wiecie, mnie napędzać, że ta nienawiść do siebie, to nielubienie siebie będzie mnie napędzać. No nie, bo nie staramy się przede wszystkim dla kogoś i dla czegoś, na czym nam nie zależy. Nie staramy się dlatego, że czegoś nie lubimy, czy czegoś jakby nie chcemy, tylko staramy się odwrotnie, czyli znowu to pozytywne wzmocnienie. I to też jest ważne do uchwycenia, że zmobilizowanie się do wyjścia, do tego ruchu, do tego treningu to jest trudne. Więc ty potrzebujesz mieć zachęty do tego, żeby ruszyć te swoje cztery litery, bo musisz się zderzyć też z tą trudnością, że tak, będziesz się męczyć. Nie masz gwarancji tych endorfin, bo one czasami się nie pojawiają po jakimś tam wysiłku. Nie zawsze będzie ci się chcieć, etc., etc. Nie? Będziesz miała gorszy trening i co wtedy? Tak więc, żeby podtrzymać to działanie, to trzeba bazować na czymś więcej. I tu się nam. Od, jakby odkrywają te wartości i zasady, ale jeszcze bym chciała dokończyć, dokończyć ten wątek, bo słuchajcie, co się podzieje w momencie, kiedy mamy taki duży negatywny stosunek do samej siebie, idziemy na ten ruch i idziemy z takim wiecie, mentalnym, że aby to odbębnić, aby po prostu zrobić to, bo to pali kalorie, że głupi spacer dla głupiego zdrowia psychicznego, jesteśmy w takim podejściu na nie i jakby to podejście na nie jeszcze dodatkowo nas zniechęca i zniechęca nas do wkładania efortów, w to, żeby faktycznie jak już jesteśmy na tym treningu czy podczas tego ruchu, to żeby dać siebie trochę więcej niż bycie jak taka osoba, którą się ciągnie na siłę, na przykład. Chodź z nami na wycieczkę w górę, jest taka jedna osoba, która ciągnie się na samym końcu, na no nie chce tam być. No to jakby jak nie chcesz tu być, no to nie bądź, no to nie rób. Natomiast no my się mobilizujemy do tego ruchu, no bo właśnie dla tego, dla tego wyglądu. Ale ani my z tego nie mamy fanu, ani nie mamy zabawy, ani nie czerpiemy jakiejś satysfakcji, nie budujemy własnej sprawczości, decyzyjności, tylko jesteśmy w takim podejściu umartwiania się i ojowania, jakie to my jesteśmy biedne, że teraz mamy ćwiczyć. No z takim podejściem to trudno będzie ten ruch polubić, Trudno będzie znaleźć w nim coś więcej, skoro my cały czas pielęgnujemy, pielęgnujemy właśnie to nastawienie połączone z kaloriami i z wyglądem. No i to się jeszcze jakby łączy z tym, że dajmy na to, już się mobilizujemy na ten trening, na ten głupi trening, którego nie chcemy wcale wykonywać, idziemy i on jest do kitu. I jakby bardziej się męczymy, bardziej się pocimy, jest dużo ludzi, wszystko nas denerwuje, jakby mamy gorszy dzień i jeszcze bardziej po sobie jedziemy. No to ileż można takie warunki, em, w takich warunkach funkcjonować? Ileż można jakby wkładać tego psychicznego i mentalnego wysiłku do tego, żeby z powrotem pokazać na tym treningu, jeżeli jedyne, co ja od siebie dostaję, to, przepraszam za wyrażenie, ale opieprz i takie jechanie po sobie, jak pod łysej kobyle. No, chyba to też jest ze wschodu jakieś powiedzenie, sorry. I jakby cokolwiek ja nie zrobię, to i tak będzie źle. Wyobraźcie sobie, że macie taką relację z drugim człowiekiem, że zawsze jest na nie, że zawsze jest niewystarczająco, że zawsze mogłaś zrobić coś lepiej, że dostajesz tylko um, jakiś takie um, negatywny dialog od tej osoby zamiast pozytywnego wzmocnienia, zamiast powiedzieć: Ej, jestem z ciebie dumna. No, jak się czujesz w takiej relacji? I teraz znowu, jeśli sobie powiesz i określisz, jak się czujesz w takiej relacji, a ja podejrzewam, że czujesz się do kitu, to dlaczego ty utrzymujesz taką relację z samą sobą? To ci nie wspiera, to ci w ogóle w niczym nie pomaga. Nienawiść do siebie, nie napędza do zmian. A więc to jest kolejna ważna kropka do, do uchwycenia i do zastanowienia się, bo na te nienawiści daleko się, daleko się nie pojedzie. I teraz otworzyłam od, wartości i zasady. I słuchajcie, ja wam powiem swoje, dlatego że dla mnie. Ruch już dawno przestał być kaloriami, przestał być narzędziem do zmiany mojego wyglądu, do zmiany mojego ciała. Owszem, tak, ja wiem, że ruch generuje wydatek energetyczny i całe szczęście. Ja mówię, no to spoko, no takie są fakty. E, tak też wiem, że jak będę pompować bica, to mi bicu rośnie. Tak, jak będę robić brzuch, to ten brzuch będzie mocniejszy. i No i też ten mięśnie po prostu być może będą trochę, trochę większe. Oczywiście, jeśli zadzieje się. I jeszcze bardzo dużo ważnych innych rzeczy w moim organizmie, dajmy na to, że będę go dobrze odżywiać i będę dobrze, kalorycznie, żeby te mięśnie faktycznie, faktycznie budować, ale no tak, no to są fakty. Jeśli trenujemy, no to ta sylwetka jest efektem tego treningu, tych, tych ćwiczeń. Natomiast nie jest to moje absolutnie e, numer jeden, jeśli chodzi o tą motywację do ruchu, bo tak najprościej, jak sobie, jak sobie pogadałam szczerze ze sobą, to moją wartością, ogromną wartością jest zdrowie, i moją ogromną wartością są moi bliscy i osoby, które ja kocham. I ja mam ten ruch, ten regularny ruch i te regularne treningi właśnie dla tego zdrowia, dla mojej sprawności, dla. Starości, której bym bardzo chciała dożyć, dla wstawania kurczę z kibla jak najdłużej o własnych siłach, dla pracy mojego mózgu, dla tego, żebym mogła żyć, i jakby żebym, tyle, ile jestem w stanie mieć na coś wpływ, to żebym mogła żyć długim życiem z osobą, którą kocham i na której mi zależy. I też dla tej osoby i dla moich bliskich, którzy też um, jakby są osobami starszymi, więc długo pewnie będą potrzebować jakiejś mojej pomocy, żeby mogła być dla nich oparciem, dla energii do tego życia, dla mojej sprawczości em, emocjonalnej, dla lepszego samopoczucia w ciele, dla ogólnego takiego chcenia życia i czerpania z tego życia, bo ja nie lubię siebie w wersji bycia kapciem na kanapie. Nie lubię tej wersji siebie, bycia właśnie w aktywności kanapingu. Nie lubię tego uczucia w głowie i w ciele, kiedy mi się nie chce, kiedy ja jestem taka rozmemłana, kiedy nie mam celu. Nie lubię tego, więc wtedy podejmuję decyzję. I właśnie wracam do robienia dla siebie trudnych rzeczy, o których wam, o których wam nagrywam i za chwilę jeszcze o tym, o tym wspomnę. I jeszcze teraz nawiążę tej łatwości dla tej wygody. Bo słuchajcie, jeśli pielęgnujemy to połączenie, że no, dla lepszego wyglądu, dla lepszego wyglądu i dla mojej tej sylwetki, to my dobrze wiemy, że od razu nie zobaczymy tych efektów, a więc pielęgnujemy tylko wizję, i to przekonanie e, o sobie, że to przecież powinno wystarczyć, że ta wizja powinna mi wystarczyć. Ale czemu? Ale czemu to powinno wystarczyć? Dlaczego wierzymy w ten argument, skoro on jest o kant tylko potwór? Czy to nie jest przypadkiem pielęgnowanie autosabotażu? Czy to nie jest przypadkiem szukaniem wymówki do tego, żeby się jednak nie wysilać? bo zdecydowanie łatwiej, zdecydowanie łatwiej i wygodniej jest sobie wypominać porażkę, czy to, że e, nie wyszło, no bo ustawiłam sobie taki wielki cel, którego by w sumie nikt nie był w stanie zrealizować, ale że ja go nie zrealizowałam, to ja jestem taka beznadziejna i w ogóle jadę po sobie i jakby wypominam sobie tą porażkę i też wypominam sobie, że ojojojoj, ja tak bardzo chciałam i nie dałam rady, no tak bardzo chciałam, taka biedna jestem, no by to jest wybieranie innej narracji, i to jest zdecydowanie łatwiejsze niż znowu przełknięcie tej gorzkiej pigułki i podniesienie się z kola, nałożenie tej korony i pójście dalej z wnioskami z tego upadku, bo to jest albo sukces, albo lekcja, i znowu nie za każdym razem Ty będziesz coraz lepsza. To w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o konsekwencję, o cierpliwość, o znalezienie w tym ruchu czegoś, czegoś zdecydowanie więcej. I jeśli wybieramy taką narrację, którą teraz opisałam, to wybieramy też, to właśnie do łatwości, do wygody, ale też wybieramy własną frustrację i własną irytację. I to, to są trudne emocje, które mamy względem samych siebie, bo wybieramy to właśnie zamiast zrobienia czegoś, co wymaga od nas fizycznego wysiłku, lecz również czegoś, co przybliża nas do celu. Przy tym, przy tym, że to samo robienie też dobrze smakuje, jeśli odpowiednio do tego podejdziemy, jeśli odpowiednio pielęgnujemy swoje podejście, czyli ten mental, o którym wspomniałam we wstępie. Bo jak byłeś kiedykolwiek w górach, to dobrze wiecie, że to wygląda tak, jak kiedyśdziałam taką rolkę. Ja też miałam tak podczas swojej ostatniej wycieczki górskiej, górskiej że tak szłam pod tu góry, tak dyszę, trochę jęczę, trochę mi się nie chce, kolejny zakręt, ten, ja, że męczę się. Po czym dochodzę na górę i nagle spływają na mnie te, te endorfiny i jakby tak, o, ja jednak lubię się wspinać, lubię to uczucie, ale to uczucie jest przez chwilę. Tam trzeba dwie godziny, trzy godziny, cztery, czy nawet dłuższy szlak wejść, po to, żeby 5 minut pobyć w tym uczuciu. Więc effort jest zdecydowanie większy niż to samo bycie na szczycie. I to nam pokazuje: ta analogia do gór pokazuje, że zdecydowanie ważniejsze jest skupienie się na drodze. Na tym, żeby być tu i teraz, na tym, żeby znaleźć w tym ruchu coś więcej i żeby. Szukać tego przede wszystkim dla siebie, bo to są nasze życia i nasze wybory i nasze konsekwencje i nasze koszty i nasze korzyści. I jeszcze na szybko tutaj przeskoczę do tego, że z motywacją yy, będzie łatwo. No otóż też nie. Też nie będzie takiego momentu, że będzie łatwo. Bo słuchajcie, z, czy to z motywacją zewnętrzną, czy z wewnętrzną, bo to Twoje chce, wartości, zasady, o których zaczęłam mówić, no to, to właśnie to ta motywacja wewnętrzna będzie łatwiej. Łatwiej. Ale niełatwo. Łatwiej, ale niełatwo. To jest różnica. I oczekiwanie łatwości często znowu nas spala, bo nasze oczekiwania nie pokrywają się z rzeczywistością. Ups, kolejne, ups, kolejna gorzka pigułka. I wtedy łatwo wpaść z powrotem w taką spiralę ojojowania i spiralę trudnych emocji, e, jakie to, no, znowu jesteśmy biedne, e, bo się tak staramy i to nie jest tak, jak tego oczekujemy. I tyle, że tu chodzi przede wszystkim o zmianę tych oczekiwań nic więcej yy, i o też no użyję tego że ja no wzięcie nakładę tego że masz robić rzeczy trudne yy, żeby osiągnąć swój cel przy czym te rzeczy trudne też warto wybierać mądrze, bo trudne nie oznacza jak najwięcej, nie oznacza jak najlepiej, nie oznacza jak naj 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 naj, naj nie? I o tym sobie rozmawiałyśmy dwa odcinki temu, że dla mnie trudne może być samo wstanie z tej kanapy. Nie, nie muszę wstać i przebiec 10 kilometrów, ale samo wstanie, samo ten pierwszy krok. To może być dla mnie trudne. Więc nauczenie się dopasowywać tej poprzeczki, do naszych oczekiwań i do naszych możliwości, do naszych zasobów jest turbo ważne, żeby utrzymać się w tym nawyku ruchu. Bo Twoje 100% nie zawsze wygląda tak samo. Twoje życie będzie pisać różne scenariusze. Więc to nie jest tak, że wszystko sobie zaplanujesz i będzie tak, jak ty chcesz. Bo przyszłość jest. Napisana tylko w naszej głowie. My też oczekujemy, jak ta przyszłość będzie wyglądać, natomiast nie mamy gwarancji. I warto wtedy znowu wracamy do tego, że warto budować tą swoją wewnętrzną motywację i to wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, że nieważne, co, co się stanie, to ja sobie poradzę. I ja się, słuchajcie, przy tym wewnętrznym bezpieczeństwie na chwilę zatrzymam, bo jestem. Tak niesamowicie jakby szczęśliwa, że jakby po kilku spotkaniach z moimi głodnymi, po kilku miesiącach, tygodniach pracy z moimi kursantkami głodnej, one w końcu zaczynają mi pisać, że dobra, już w końcu czaję, o czym ty mówisz, o tym wewnętrznym bezpieczeństwie, bo zaczynam to czuć, zaczynam sobie pozwalać na to wszystko. No i jakby okazuje się, że ja się obawiałam tego, co nie było realne, że ten strach miał wielkie oczy. Jak znowu dałam sobie czuć i dałam sobie przeżywać te emocje, i pogodziłam się ze sobą, przestałam ze sobą walczyć, to to nagle wszystko stało się łatwiejsze, zaczę zaczęło klikać. Więc to poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa jest turbo, ale to turbo istotne, e, moje drogie, bo wtedy jesteśmy ze sobą w kontakcie. No i właśnie jak czujemy się bezpiecznie, to czujemy ten komfort, a jak jest to bezpieczeństwo i ten komfort, no to mamy możliwość jakiegoś działania, jakiegoś robienia, a to też jest bardzo, ale to bardzo, bardzo ważne. Ostatnim, e, ostatnim e, co chciałam poruszyć, to to, że motywacja ochroni przed dyskomfortem, porażkami i dniami, kiedy wybierzemy faktycznie ten nic mi się nie chci, albo na przykład będzie jakaś przerwa z racji tego, że życie jest życiem. I tak piszę różne scenariusze. I to jest kolejne rozczarowanko. E, I to jest znowu będziemy sięgać po te oczekiwania, e, które też mogą nam podpowiadać, że przyjdzie taki magiczny moment taki no serio magiczny moment, w którym po prostu będzie łatwo, bez i że będzie się robić samo. No nie. I każdy proces zmiany ma w sobie fazę utrzymania. Czyli jeśli my wypracujemy już jakiś nawyk, to i tak mamy wkładać swój wysiłek w to, żeby to utrzymać. I dlatego tak wiele e, jest odbicia, odbić raczej, e, po wchodzeniu na diety od do. Bo co się, co się dzieje, jak dieta się skończy? Nie ma fazy utrzymania, a więc jest powrót do tych nawyków, które nie zostały poprawnie ugruntowane. I no znowu będą te porażki, będą gorsze dni, będzie ten dyskomfort, będzie ten nic mi się nie chci". i będziemy się z tym wszystkim mierzyć. Też właśnie z tym marudzeniem, z tym ojowaniem, z tym podejściem mentalnej ofiary, która się u nas pojawi, no to się będzie dziać. I z tym, że właśnie nam się nie chce, i z tymi. Oczekiwaniami, z tymi przekonaniami, z tymi myślami też się. Trzeba nauczyć pracować po to, żeby koniec końców zrobić swoją robotę po to, żeby poczuć się lepiej. I to też um, tutaj wchodzi um, nam decyzja czasami o rezygnacji z tego ruchu, kiedy nasze słoiki są wyczerpane, i bardziej potrzebujemy snu, dajmy na to, potrzebujemy odżywienia i jesteśmy w stanie jakby, przełożyć ten ruch na kolejny dzień, albo po prostu zrobić krótszy spacer, przewietrzyć głowę i zrobić to dla tego naszego głupiego zdrowia psychicznego. Zobaczcie, że tu jest znowu nauka podejmowania decyzji, Decyzji, gdzie rezygnacja również jest, jest decyzją. Mamy taką gwarancję. I mówią nam to i badania naukowe i przemądrzy, fantastyczni ludzie, naukowcy, że ruch poprawia nasze samopoczucie. Tutaj też kolejna gwiazda, jak bardzo poprawia to samopoczucie, bo nie mamy takiej gwarancji, że my się od razu poczujemy lepiej. Jeśli mamy trudną sytuację emocjonalną, trudną sytuację psychiczną, jest nam jakby tak ogólnie trudno, tak? Jakby jesteśmy np. zmęczone, sfrustrowane, coś się dzieje w tym życiu, to spacer nie będzie jakimś tam wielkim objawieniem, jakąś tam wielką poprawą, ale będzie zrobieniem czegoś po to, żeby poczuć się lepiej w przyszłości. To będzie ta cegiełka, którą my dokładamy żeby i z tą wiarą i nadzieją, że za jakiś czas, jak będziemy to robić konsekwentnie, to poczujemy się lepiej. To są fakty, my mamy na to dowody, że ruch jest nam niezbędny do życia, do dobrego życia, do takiego życia w dobrostanie psychicznym i fizycznym. I też ruch, co warto, warto podkreślić, to już Wam też powiedziałam o swoich motywacjach, ale pozytywnie wpływa na procesy poznawcze, na naszą stabilizację emocjonalną, na kondycję naszego mózgu, na neurony na całe nasze życie. No naprawdę można by wymieniać i wymieniać. E, I czy to nie jest wystarczająca nagroda i powód do tego, żeby się po prostu trochę więcej ruszać i żeby pracować z tymi swoimi oczekiwaniami i też e, tym swoim chce i tym swoim ego, które chciałoby robić więcej i więcej i które nie potrafi zaakceptować własnej słabości. Bycie osobą początkującą czy słabą w jakimś ruchu to wcale nie jest nic złego. Słuchajcie... Słabość nie jest zła, jest ludzka. A próbowanie nowych rzeczy i staranie się jest odwagą do życia swoim życiem i do robienia tego, co jest trudne. Bo łatwiej i wygodniej jest odpuszczać przy czym pielęgnować wizję siły, lepszości i takiej niezwyciężności od jutra, że od jutra to ja będę już taka. I łatwiej jest to zrobić niż faktycznie zrobić. I poczuć tą własną słabość, i poczuć właśnie to, że jestem jeszcze w czymś początkująca. Natomiast tu jest ta gwarancja, że jeśli będziesz coś robić konsekwentnie, to po prostu staniesz się silniejsza. Jeszcze raz, żeby to wybrzmiało. Słabość nie jest zła. Bycie początkującą w czymś nie jest zła. To jest jakiś etap. I żeby ten etap przejść, to trzeba po prostu robić i nie przyklejać się do tej etykiety bycia początkującą i bycia słabą. To znowu należy do tego, jakby zależy od tej naszej narracji w głowie. Ja uważam, że robienie czegoś jakby nowego, właśnie próbowanie nowych rzeczy, to jest naprawdę odwaga. Znowu to. Zmierzenia się z jakimiś swoimi słabościami, z jakimiś takimi miejscami, em, które no, wymagają jakiejś poprawy, jeśli chcemy być w czymś dobre, do uczenia się cierpliwości, konsekwencji, pokory, do wzmacniania się, do takiej sprawczości emocjonalnej, psychicznej, fizycznej, dostawania się po prostu lepszą poprzez doświadczanie. A nasze takie ludzkie bogactwo polega na tym, że my mamy doświadczenia i z tych doświadczeń się uczymy i mamy jakieś kolejne lekcje, wnioski, z czegoś możemy czerpać, co się z naszą historią. Więc warto próbować, i warto robić nowe rzeczy, i warto być osobą początkującą. Zbliżając się już do końca tego odcinka, po prostu ruszaj się mądrzej, cierpliwiej, konsekwentniej, a lepszość, siła i sukcesy przyjdą. To jest ta gwarancja, to jest ten pewnik. Szukaj zabawy, sprawczości, beztroski, dobrego samopoczucia w głowie i w ciele. Szukaj bycia tu i teraz, bo ruch jest czymś więcej niż kaloriami czy narzędziem do spalania kalorii. Wspomagaj swoją motywację, bo trzeba podtrzymywać ten jej płomień. Pisz, doceniaj się stosuj nawykownik, przyjmuj pomoc, kiedy jest ta zniżka, zaproponuj jakiś ruch, wyjdź z inicjatywą, dalej, próbuj nowych rzeczy, właśnie po, dla tej zabawy i dla tej atrakcyjności, no i częściej dyskutuj ze własnym ego i z tym poczuciem, że masz być lepsza i że nie możesz być słaba, bo możesz, bo po prostu możesz. I właśnie w taki sposób zaczniesz biegać, nie będziesz odpuszczać, będziesz wracać po przerwach, będziesz pielęgnować zachęcenie, a nie zniechęcenie i będzie ci się chcieć. Bo za tym musi być coś więcej niż kalorie czy wygląd. Bo ty jesteś czymś więcej, a twoje życie jest wartością samą w sobie. Więc po tym odcinku mam nadzieję, że poszukasz swojego dlaczego. I pójdziesz się poruszać z nadzieją i wiarą w to, że dzięki temu będzie ci się żyło trochę lepiej. Jeśli tak będzie, to napisz mi, proszę, wiadomość, jeśli ten odcinek poruszył w tobie jakąś ważną strunę i coś kliknęło. To również daj mi o tym znać. Trzeba wejść w odcinek i tam jest takie okienko na Spotify, jeśli chodzi o wiadomości po każdym odcinku. Możesz także ocenić cały podcast w aplikacji albo Spotify, albo Apple Podcast. I to będzie dla mnie też wiadomość tego, że podcast głodna głowa jest potrzebny i że właśnie takie odcinki, które przygotowuję tydzień w tydzień, są dla ciebie wartościowe i pomagają ci szukać tego swojego dlaczego. Jako bonus zostawię też w opisie do tego odcinka e, odcinki z Głodnej, które będą e, wspierające, jeśli chodzi, żeby zgłębić sobie ten temat. Bo na przykład też nagrywam. O tym, co zrobić, jak zaopracować, kiedy no nie chce ci się, i jak się przekonać we własnej głowie, żeby faktycznie się e, zmotywować, i jak w ogóle przeanalizować swoje zasoby, czy ja mam na to siłę, e, czy jaki, w jaki sposób ja jestem zmęczona, więc e, to zostawię w opisie do tego odcinka. Jak również zostawię odcinek o ruchu od e, Asi Wojsiat, wcześniej od Asi podgórskiej, który mi personalnie mi dał ogromnego kopa do ruchu i który umocnił. To moje dlaczego i to moją motywację wewnętrzną e, właśnie do tego, żeby ten ruch był ważną częścią mojego życia i żeby go tak łatwo nie odpuszczać, i żeby go tak łatwo nie mm, sprowadzać na dalszy plan, i na taki plan, że a kiedyś go zrobię albo kiedyś, to wiecie, będę mistrzynią. No nie, żeby to robić tu i teraz i robić to po prostu konsekwentniej, cierpliwiej, z pokorą i po to, żeby poczuć się lepiej w głowie i lepiej w ciele. Trzymam kciuki i powodzenia do tego, żeby znaleźć w ruchu coś więcej, żeby znaleźć w nim zabawę, beztroskę, beztroskę i bycie tu i teraz. Czekam na wiadomości od Was, a my słyszymy się w kolejnym odcinku, więc nie przedłużam już tego pożegnania. Trzymajcie się cieplutko, idźcie na rower, na rolki, na deskę, na cokolwiek. Pamiętajcie o kasku na głowie. No i co, ruszajcie się. Tyle. Do usłyszenia w kolejnym, kolejny czwartek, także pa!